Przed nami bardzo malowniczy odcinek szlaku. Docieramy do rezerwatu Szum. Na liczącym około 2 km odcinku pomiędzy Starym Góreckiem a Góreckiem Kościelnym ochronie podlega malownicza i dzika dolina rzeki Szum. Atrakcją rezerwatu są maleńkie wodospady. Brzegi rzeki są w wielu miejscach strome i wysokie. Dno doliny rzeki Szum porasta las łęgowy i olszyna. Zbocza bór jodłowy z domieszką świerka i sosny. W Poszyciu występuje m.in. rzadki i podlegający ochronie widlak wroniec. Docieramy do bardzo malowniczego śródleśnego zalewu. Powstał on w latach 50. XX wieku z myślą o małej elektrowni, która powstała dopiero pod koniec XX wieku. Za tamą wędrujemy przez las wspólnie z innymi szlakami w kierunku Górecka Kościelnego. Tuż przed rzeką Szum znajduje się źródełko o niezbyt przyjemnym zapachu. Nazywa się Boża Łezka. Woda stąd zawiera dużo siarki, porównywana jest do słynnej wody Zuber w Krynicy. Po drugiej stronie rzeki widzimy kapliczkę na wodzie pod wezwaniem świętego Stanisława, postawiona w XX wieku na miejscu starszej zniszczonej. Pierwsza kapliczka w tym miejscu powstała już w 1668 roku. Według podań lokalizację kościoła i kapliczek w Górecku Kościelnym wskazał sam święty Stanisław podczas objawień w 1648 roku. Jak podaje Mikołaj Stworzyński, ordynacki archiwista, w tej wodzie kto się obmyje z dobrej wiary, od wielkiej choroby będzie wolny. Od kaplicy na wodzie idziemy wzdłuż Alei Dębów. Aleja utworzona z 6 pomnikowych okazów tych drzew, gdzie najstarszy dąb liczy około 500 lat. Jego obwód wynosi 7,4 metra.
połowie alei znajduje się drewniana kapliczka zwana pod dębami. Obecna pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku z obrazem świętego Stanisława. Idąc od kaplicy pod dębami do kościoła, mijamy po drodze drewniane stacje drogi krzyżowej, wyrzeźbione przez Jana Pastuszka z Józefowa. Górecko-Kościelne jako osada powstała w XVII wieku. Była wtedy częścią Górecka. W 1668 roku Marcin Zamojski sprowadził tu franciszkanów. Niebawem powstała kaplica, a 100 lat później stanął kościół istniejący do dziś. Po wybudowaniu kościoła tę część Górecka nazwano Górecko-Kościelne. Kościół wzniesiono w 1768 roku przez Jana Jakuba Zamojskiego. Pięknie usytuowana wśród drzew świątynia urzeka swym pięknem i prostotą. Zbudowana z drzewa modrzewiowego, posiada trzy nawy. Wnętrze zdobią trzy barokowe ołtarze. W kościele zachowała się rokokowa chrzcielnica. W otaczającym murze kościelnym znajdują się cztery murowane kapliczki z XVIII wieku oraz dzwonnica wzniesiona w 1787 roku. Przy plebanii stoi pomnik ku czci zmarłych księży. Opuszczamy Górecko-Kościelne i po 3 kilometrach wędrówki przez las wychodzimy we wsi Tarnowola. Przeszedłszy przez wieś Tarnowola, uwidacznia się nam krzyżowa góra o wysokości 250 metrów. Podchodząc do góry, oglądamy strukturę geologiczną Krzyżowej Góry. Na stokach Krzyżowej Góry widać nieczynny kamieniołom Piaskowca. Zbliżamy się do Józefowa. Przed wejściem do miasta stoi obelisk poświęcony Żydom zamordowanym w Józefowie przez hitlerowców. W Józefowie na rynku stoi drugi pomnik upamiętniający mieszkańców ziemi józefowskiej. Ze względu na brak czasu w Józefowie zwiedziliśmy tylko kościół. Został on zbudowany w stylu neobarokowym w 1886 roku. Na słupach bramy przykościelnej stoją figury świętego Dominika i scholastyki z XVIII wieku.